brawo, no. Brawo! Myślę, że mogło to cieszyć oko kibica i ten mecz naprawdę wyglądał dobrze. Trzy sety zaczęłyśmy bardzo źle, nie wiem czy było 6-1 chyba na tablicy wyników. Troszeczkę nerwowo, sytuacja trochę u nas uległa zmianie. Myślę, że to też dużo wpłynęło na to, w jakim stylu dzisiaj grałyśmy. Więc cieszy to podwójnie, że po prostu powalczyłyśmy w tym pierwszym secie, że wyrwałyśmy Radomce to zwycięstwo w nim i no i do przodu. Na pewno zabrakło nam skuteczności chyba w ataku, z tego co kojarzę. Gdzieś tam Radomka bardzo dobrze broniła, nawet jedną ręką, gdzieś tam podbijały dziewczyny, gdzieś tam chyba się nawet zdarzyła obrona głową. My mimo, że dobrze broniłyśmy, to nie potrafiłyśmy skończyć ataku i chyba tutaj trzeba troszeczkę poszukać może jakiegoś rozwiązania na przyszłość. Ale naprawdę optymistycznie trzeba spojrzeć na to, bo jest to zespół z czołówki tabeli. Troszeczkę będziemy mogły, że tak powiem, oczyścić głowy, wrócić do treningów po świętach, powalczyć w turnieju, który nas czeka, a później zobaczymy, co liga pokaże. Miejmy nadzieję, że będziemy mogły normalnie trenować i normalnie grać swoje kolejki w określonych terminach. No i naprawdę myślę optymistycznie, nowy rok, nowe my. Brawo! Dobry! Ty masz parcie, ja wiem. Mamę i tatę. Tata tu stoi.